Dzisiaj zwiedzamy miejsca związane z tajemniczą kulturą Nazca, czyli z kulturą, która zamieszkiwała te rejony w czasach prekolumbijskich i przed Chrystusem. Mówi się, że gdzieś od 400 roku przed Chrystusem do 9 wieku naszej ery. Więc niewiele o niej wiadomo. Jakieś trole mi tutaj wchodzą. Niewiele zachowało się pamiątek. Właściwie większość informacji o tej kulturze wiemy ze znalezionej ceramiki, ze znalezionych grobów. Nie przetrwał żaden język pisany. Także historia tej kultury jest spowita tajemnicą. Wiemy tylko, że żyli na terenie od Pisco w Dolinie Ica, tutaj w Nazca, na dużych połaciach środkowego Peru, zanim zostali wyparci przez późniejsze kultury, a sami wyparli kulturę Paracas. Tak, jesteśmy tutaj. Pierwsze, co chciałem w ogóle zacząć, to jakby to powiedzieć, popatrzcie na moją rękę. I cała ręka to jest jakby cała historia Peru, tak? Jeżeli chodzi o Inków, to moim zdaniem to jest mniej więcej tyle, nie? I cała historia Peru zaczyna się, jest Caral, czyli to było 3000 lat przed naszą erą, jedna z najbardziej starych cywilizacji, jakie istniały, Mochica, Lambayeque, Paracas, następnie tam, gdzie byliśmy, Nazca, następnie było Imperium, tak jak Inkowie było Imperium Wari i Tiwanaku, tak dalej, tych kultur jest cała masa, tak, żebyście byli świadomi, że Peru to nie są Inkowie, tylko to jest masa po prostu bogactwa innych kultur, tak, i między innymi jest kultura właśnie Nazca, która zamieszkiwała tutaj te tereny. To jest już nasza era, drugi wiek, do mniej więcej 8-9 się mówi, tak? I ten cmentarz też prawdopodobnie potem przeszedł w posiadanie właśnie Imperium Wari, które to byli znowu wojownicy, którzy tutaj podbijali wszystkie tereny, nie? Więc mamy tutaj właśnie no, bogactwo po prostu tych kultur i widzimy tutaj no mumie, tak? Które to mumie, jako że teren jest bardzo... bardzo suchy, te mumie są zakonserwowane bardzo dobrze i właśnie mogą mieć właśnie ten ponad 1000 lat, tak? Na pewno. I cóż, i nie jest to cmentarz na pewno inkaski, bo jeżeli by to był cmentarz inkaski, to oni by tego nie zrobili na płaskim, tylko na pewno by zrobili tam w górach, nie? Więc jest to cmentarz przed kultury, przed inkaski. Następnie byli, znaczy jakby tworzyli takie, jakby zapełniona została te osoby, które miały tutaj się znaleźć, że zostało to zapełnione, to wejście zasypywano i następnie zakrywano. I dlaczego one są w takiej pozycji, to są mumie generalnie, tak? Czyli na początku w ogóle, żeby ją zrobić, no to wiadomo, trzeba było oczyścić organy i tak dalej. Następnie papryczkami ahi i jest taka tara, taka jakby fasolka, nadziewano jakby te mumie, przygotowywano po to, żeby one się zakonserwowały, bo tara jest bardzo antybakteryjna. Tara, jak będzie gdzieś, to wam pokażę, to jest taka fasolka, nie? I z tego się na przykład teraz robią płuczą gardą, bo jest antybakteryjna, nie? I ahi wiadomo, który jest ostry, nie? I tak, i teraz widzicie, że te mumie nie są należące tak jak w Egipcie, tylko są w pozycji takiej, w pozycji płodowej, tak? Jak dziecko. Dlatego, ponieważ te kultury, czyli Nazca i poprzednie oraz Inkowie również, wierzyli w to, że śmierć to jest początek nowego życia. Jako, że w łonie matki urodzili się w takiej pozycji, to w takiej pozycji też się rodzą do kolejnego życia i były ustawiane na wschód, bo wschodzi słońce i też to był początek jakby ich nowego życia, nie? Będę mówił, tak? Generalnie rzecz biorąc, mniej więcej, jak widzicie, te ostatnie budynki za nimi, tutaj ten teren właśnie po horyzont i tam, to jest wszystko cmentarz. To nie jest 13 grobowców, tylko to jest całość, tak? Cmentarz ten był wykorzystywany w latach od 2 do 9 wieku naszej ery, mniej więcej. I na tym terenie, który tu widzicie, znajdują się tysiące grobów. Tylko że są zasypane, a to dlatego, że naukowcy, którzy jakby rekonstruowali tutaj te grobowce, które są teraz atrakcją turystyczną, zauważyli, że lepiej się zachowują te mumie będąc w ziemi niż po wykopaniu, dlatego że wy tu zobaczycie te mumie
już czaszki i kościotrupy, natomiast kiedy zostało odkryte, tam była jeszcze skóra, czyli chociaż jest to jeden z najbardziej suchych terenów na świecie, to jednak trochę tej wilgoci jest i te organiczne elementy ulegają zniszczeniu, więc to trzeba specjalnie zabezpieczyć, a ponieważ nie ma na to funduszy, to lepiej trzymać to na razie pod ziemią. Sam cmentarz został odkryty przez złodziei, którzy plądrowali groby i dlatego, że tutaj te mumie były chowane wraz z kosztownościami. Po to, żeby w nowym życiu już mieć lepszy start, no więc w rabusie plądrowali te groby i kilka cmentarzy, które tutaj jest w okolicy, zostało doszczętnie wymiecionych. No i tak zostało to odkryte. Pokażę wam. Każde zagłębienie, które tu widzicie w krajobrazie, to jest właśnie jakiś grobowiec, który nie został odkopany. One się ciągną tam aż do linii drzew i tu dookoła, naprawdę na bardzo dużym obszarze. A dla odmiany pokażę wam współczesny cmentarz położony bardzo niedaleko tego starożytnego. Peruwiańczycy to są katolicy w zdecydowanej większości, więc widzicie cmentarz katolicki, krzyże, bardzo prosty. Przed nami jest krzaczek bawełny i jak widzicie, bawełna niekoniecznie zawsze musi być biała, bo może być też lekko brązowawa, w kolorze lamy na przykład. Idziemy poszukać jakichś białych krzaczków. O, zobaczcie, ale piękne, ale faktycznie nie jest też biały, tylko jest taki brązowawy. Tutaj są. Zobaczcie, jakie ładne. I one są takie mięciusie w dotyku. O, zobaczcie. Super. I to wszystko na pustyni. Jesteśmy na lotnisku w Nazca, stąd startują samoloty. Jak widzicie, jest pusto zupełnie. Pewnie jesteśmy dzisiaj jedyni. Boisz się? Tak, jak zwykle. Ja muszę cię obrócić. Boję się jak zwykle. To nieprawda. Kasia się niczego nie boi. Zapytać, jak się czujecie przed lotem? Bardzo źle, bo Polska przegrywa 0-1 ze Szwecją. Właśnie się dowiedzieliśmy. I co, cały lot nad liniami Nazca odwołany, tak? Będziemy w sumie kibicować. Fantastycznie, ale biorąc pod uwagę informację sprzed chwili, o której powiedział Jasiu, to nawet stres uleciał. Kasia? Ja bardzo liczę na to, że pilot też nie chce umrzeć. Dobrze. Wasza koleżanka czwarta uciekła, rozumiem, tak? Ja obecna. Obecna. Co tam, dziecinko, piszesz? Tak, kupiłam sobie notesik. Dostałam od pana pieczątkę, że Martyna znowu ściąga pracę domową. Że jesteśmy na lotnisku. Tutaj karteczkę. Nie wiem po co, ale jest. Mhm.
czekam na swój lot, żeby zobaczyć rysunki na Naska. Yeah! Yeah! A lecimy z Ninią Aeronaska. Jesteśmy już po kontroli, jak na normalnym lotnisku i zaraz taką łupinką będziemy się wznosić w powietrze i podobno pan będzie się przechylał z lewej na prawą, żebyśmy wszystko dobrze zobaczyli. Ja bym wolał, żeby leciał prosto, albo żeby w ogóle nie leciał. W sumie widziałem na zdjęciach i myślę, że mi to wystarczy. Nie? Niektórzy kończą swoją podróż na wózku, co nas troszkę martwi. Mamy obsługę, bo pan się tutaj nie mógł wydostać. Ale w końcu się udało i pan się z samolotu został wyjęty, więc jest szansa, że my też zaraz polecimy, chociaż jego współpasażerowie po wyjściu całowali ziemię, właściwie płytę lotniska. Napięcie rośnie. Dlatego, że było tak pięknie i dziękowali Bogu, że było tak pięknie, że mogli tego doświadczyć. Nie było innych powodów całowania tej ziemi. Już jesteśmy w samolocie w środku.
wylecieliśmy cali, ale czy zdrowi to nie wiem. Zaraz się dowiemy, czy zrobiłem jakieś... Mogę się tu ogarnąć. Kasia? Już się nie boję latać. Ja dalej się boję latać. Powiem wam, że było emocjonująco i cieszę się, że już mam to za sobą. Natomiast widoki były genialne, ale strasznie bujało i każdemu się troszkę przewracało w brzuchu. Ale linie niesamowite. Przygoda na pewno do przyjęcia. Jak było? Super. Tak? Myślałam, że się boję latać awionetkami, ale się nie boję. Cudownie. Bardzo się cieszę. Marzenka, która figura ci się najbardziej podoba? Pająk. Pająk. Nie, wszystkie były fajne. No, no i ten kotman taki był fajny. A bardzo bujało? Nie, tak? Trochę bujało ten. Potem jak otworzyło okno, było lepiej, nie? Bo wtedy, no bo się bardzo gorąco tam jest. Ja tu na końcu siedziałam, to tak dużej różnicy nie czułam. Wszyscy przeżyli lot nad liniami z Nazca, całkiem nieźle. Troszkę tam było mdłości i takich innych niedogodności, natomiast każdy dał radę i naprawdę fajna zabawa, polecam. Jak jesteście, to nie można z tego nie skorzystać. My natomiast teraz ruszamy do Limy, bo w związku z tym, że zamknęli nam Arequipę, musimy się cofnąć do stolicy, wziąć samolot i przelecieć do Juliaki, w rejon jeziora Titicaca, gdzie będziemy dalej zwiedzać Peru. Thank you.